Kiedy myślimy o modach do Simsów, w głowie mamy mody, które dodają do gry nowe opcje, które pozwalają na szalone rzeczy lub po prostu dodają nowe ubrania. I nie ma co ukrywać, że moderzy w community Simsów działają naprawdę sporo, szczególnie jeśli chodzi o The Sims 4. Wielkie brawa dla moderów. Jej, stworzenie otwartego świata w The Sims 4 jest niemożliwe. Moderzy, ha 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 ha, mody robią <tosan> Więc gdy mówimy o modach do Sims'ów myślimy o czymś dobrym, o czymś co naszą rozgrywkę urozmaici lub poprawi. Jednakże modyfikacja, którą pokażę Wam w tym odcinku taka nie była. Ja jestem Bediak i już bez przedłużania zaczynajmy odcinek. Rebeka była i jest jedną z The Sims, która wniosła do komiki dość sporo modów, szczególnie tych dwójkowych. Swoją działalność na mody Sims rozpoczęła 28 grudnia 2006 roku, gdzie zaczęła udostępniać swoje mody do Sims 2. Takie jak farmy z wyżakami, konie, na których można było jeździć. Dla jasności konie pojawiły się dopiero w The Sims 3. Rowery, potrójne huśtawki i wiele innych rzeczy. Z czasem utworzyła własne forum, gdzie dodawała swoje mody. Wyraźnie było że to co robi, sprawia je frajdę. Zresztą tak samo jak Community. 31 stycznia 2009 roku opublikowała moda, który opierał się na dobrze znanym nam wszystkim pluszowym misiu z gry, którym mogły się bawić nasze simowe podciechy. Jednakże zamiast modelu misia, dostawaliśmy model lalki. Mimo że to tylko podmiana modelu i tekstury, mod wyglądał naprawdę świetnie i wiele osób go pokochało. I wygląda na to, że Rebeka również, ponieważ postanowiła go tworzyć w The Sims 3. 19 lutego 2010 roku opublikowała nową wersję lalki. Pewne jest to, że lalka była dostępna do pobrania na The Sims Resource i najprawdopodobniej na Monte Sims oraz na forum Rebeki. Ta wersja lalki, tak samo jak jej pierwowzór, wzór, opierała się na pluszowym misiu z gry. Tak samo jak w pierwszej wersji moda do dwójki, do wyboru mieliśmy lalkę dziewczynki, chłopca i małego Bobasa, czy jak to woli noworodka. Jednakże coś poszło nie tak i okazało się, że dodała nie ten plik co trzeba. Zauważenie błędu zajęło ponad dwa miesiące, a przez ten czas dużo osób zdążyło pobrać lalkę i używać ją w swojej grze. Rebeka oczywiście wyjaśniła całą sytuację i powiedziała, że lalka, którą udostępniła, miała interakcje, które nie mogła naprawić. Już od początku ta wersja lalki nie miała być dostępna. Ważne jest to, że Rebeka pozwalała na to, aby budować parcele z jej modami i udostępniać je na giełdzie wymian. Dla tych, którzy nie wiedzą, po prostu są zbyt młodzi. DLD wymian to takie coś jak czwórkowa galeria, tylko że kiedy pobieraliśmy sima lub dom, pobierały się także mody, które zostały użyte przy budowie. Wstety, niestety czwórka takiej opcji nie ma, a w sumie szkoda. Ale wracając... Jak już wspomniałem, wiele osób zdążyło pobrać pierwszą wersję lalki, czyli tą którą omyłkowo Rebeka udostępniła i swoje stworzone już domy wraz z tą lalką udostępnili na giełdzie wymian. W tym samym czasie wiele osób, które pobrała jakąkolwiek parcelę zawierającą w niej lalkę zaczęło odczuwać problemy z grą. Lagi, błędy i wywalanie gry, zepsute lub zniszczone sejwy, a czasem niektóre osoby nawet nie mogły włączyć swojej gry. Jednakże osoby, które mogły uruchomić swoją grę, zaczęły szukać problemu i szybko okazało się, że w grze pojawiła się pobrana przez nich lalka. Ale co w tym złego? Wystarczy odinstalować moda i usunąć plik i już, gotowe. Owszem, to wydaje się proste jednak takie nie było. Odinstalowanie lalki i usunięcie jej pliku, czy nawet usunięcie całej parceli, nie pomagało. Lalka zostawała i wciąż niszczyła naszą. Grę. Czasami nawet dla Lalka była niewidoczna w trybie budowania. Tutaj może pojawić się kolejna myśl. Czemu więc nie przestać pobierać jakiekolwiek parcelistą lalką, lub w ogóle jakąkolwiek parcelę? Najlepsze rozwiązanie problemu to unikanie tego, co go sprawia. Czyż nie? Nie, i już tłumaczę czemu. Nawet jeśli pobraliśmy parcelę, która zawierała lalkę, nasz kontent w grze automatycznie był unifikowany przez niewidzialny plik, który przywiązywał się do innych plików. Więc jeśli udostępnimy zupełnie inną rzecz, dajmy tu na przykład buty czy SIMA, plik z daną rzeczą odgórnie zawierał już wirusa lalki, która z pobraniem zadamawiała się w naszej grze. Sprawa była tyle głośna, że samo jej umieściło na stronie banner. Jednakże nie jestem pewny, czy jest on prawdziwy, ponieważ wygląda dość dziadowsko, jak na firmę, która zatrudnia W Wygląda jak coś zrobione w pamięci na lekcji informatyki. Ale to nie mi oceniać. Wracając do tematu, wiele osób miało za złe Rebece to, że jej lalka sprawia takie problemy, twierdząc, że to jej wina i robi to celowo i dobrze wie, co ta lalka potrafi. Inni ją bronili, bo w ten sposób niczego by nie osiągnęła, a wręcz przeciwnie, straciłaby wiele, więc po co by miała tworzyć wirusa? Sama Rebeka zabrała głos w tej sprawie, mówiąc, że lalka nie jest niczemu winna i że problem leży po innej stronie. Twierdziła, że problem leży po stronie plików instalacyjnych oraz w samym silniku gry i że obie lalki są kompletnie wolne od błędów. Jednakże coś tu mi pasowało, skoro obie wersje lalki i ta pierwsza i ta druga były od podstaw dobrze zrobione, to czemu zamieniła lalkę na inną wersję? Podobno poprzednia wersja miała interakcji, których nie mogła naprawić. Więc o co chodzi? Problem naprawdę narastał. I gracze i młodeży szukali sposobu na to, aby pozbyć się lalki. I na szczęście udało się. Glitch Angel cały proces usuwania lalki z gry opisał na swoim blogu. Link do posta macie w opisie. Jednakże dużo osób stwierdziło, że mimo usunięcia lalki, problemy nie ustawały. I wyglądało na to, że lalka infekowała także inne pliki, nie tylko te simowe. Glitch Angel poinformowała o tym Rebecca na jednym z forum. A Rebecca odpowiedziała. To bardzo dobry powód, aby im pobierać z giełdy wymian. Myślę, że na kilku stronach jest wiele ostrzeżeń dotyczących wymian. Za każdym razem, gdy pobierasz coś z giełdy, istnieje szansa, że coś może uszkodzić Twoją grę. Nigdy nie publikowałam swoich dzieł na giełdzie. Tylko filmik z moją farmą ze zwierzakami. Zdaję sobie sprawę, że moja lalka przysłużyła wielu twórcom poważnych problemów. Nikt inny nie mówił, że przyczepa się do czegokolwiek innego. Nie tworzyłam jej tak, aby to robiła. Testowałam ją. Nie zainfekowała żadnego innego pliku. Gdyby tak było, mogło Bym wcześniej zauważyć problem. Uważam, że obwinianie mojej lalki za wszystkie problemy z grą jest całkowicie niesprawiedliwe. Lalka nie jest wirusem i sama w sobie nie robi nic złego. Jej celem nie jest niszczenie gry. Odinstalowanie może spowodować problemy, jeśli nie upewnisz się, że nie ma jej na wszystkich parcelach wyposażeniu rodzin i simów. Dobrym pomysłem jest również usunięcie plików pojęć podręcznej. Jeśli masz sposób, aby chronić innych przed tą lalką, podziel się nim z innymi. Bardzo mi przykro, że lalka sprawiła kiedykolwiek problemy. Nie zrobiłam tego celowo, a nie miałam pojęcia, że dostanę przez to tyle zażaleń ze strony innych ludzi. Co ciekawe, istniały pogłoski, że sama Rebeka wiedziała o tym, co alka potrafi, jednakże nie chciała się tego przyznać i cały czas obwiniała giełdy wymian. Jednakże z czasem przyznała się do winy, ale nie ogłosiła tego na jakimś większym forum. Jednak dość trudno mi to zweryfikować, bo trochę czasu minęło i tak naprawdę każdy mógł się podrzeć pod Rebekę. I to tyle. Nie jestem informatykiem, nie jestem programistą. Moje umiejętności simowe w programowaniu kończą się przy tłumaczeniu modów do czwórki. Jednakże patrząc na to wszystko, co robiła Rebeka wcześniej, wszystkie mody, które działały dobrze, trudno mi uwierzyć w to, żeby Rebeka zrobiła to celowo, a jeśli nawet, to czemu miałaby to robić? Poza tym, to zrobić to wcześniej. Czemu dopiero wtedy, z tą lalką? Pewne jest to, że sam wygląd lalki nie działał dobrze na jej opinię, bo w porównaniu do wersji dwójkowej, a trójkowej, ta lalka to mały koszmarek. I nie mówcie, że nie. Z mojej strony to tyle. Przygotowanie tego filmu trwało kilka dni, ale mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja dziękuję za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji kanału i lajkowania filmu. Piszcie co myślicie o tej lalce, jaka jest wasza opinia i wasza teoria. Ja się z wami żegnam, cześć na razie, pa pa.